Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Niewiele zostało z dwóch samochodów po kolizji, do której doszło we wtorek rano na ulicy Szpitalnej. Na zaparkowane Audi najechało BMW, kompletnie niszcząc stojący pojazd, który na skutek uderzenia przemieścił się i dosłownie wbił w płot jednej z posesji. Na miejscu błyskawicznie pojawili się strażacy, wkrótce po nich policja. Po sprawcy jednak nie było śladu. Mundurowi szybko ustalili markę pojazdu, który uczestniczył w kolizji i rozpoczęli poszukiwania. Nieoceniona okazała się pomoc jednego z mieszkańców miasta, którego zaniepokoił widok dwóch rannych młodych mężczyzn pchających rozbite BMW. O swoim spostrzeżeniu zawiadomił dyżurnego policji. Reszta okazała się dziecinnie prosta. Szybko zlokalizowano uszkodzony samochód, a w następnej kolejności na pobliskiej ulicy zatrzymano dwóch młodych, nietrzeźwych mężczyzn. Rany na głowach wskazywały, że to oni poruszali się BMW. 22-letni kierowca, sprawca kolizji, miał w organizmie ponad 2,2 promila alkoholu. Stracił już prawo jazdy, ale czeka go jeszcze kara, którą wymierzy mu sąd.